Radio Wnet, www.wnet.fm. Dzień dobry Państwu. Tak, tematem numer jeden, który dla nas jest niewątpliwie najważniejszy, to jest ten, jak niemieckie media reagowały na rocznicę powstania warszawskiego. Wyjątkowo niemal wszędzie na ten temat dużo i to jest w zasadzie bardzo pozytywny, można by powiedzieć, oddźwięk, którego jesteśmy świadkami. Stacja telewizyjna MTV przypomina, że jeszcze nie tak dawno, w 1994 roku, prezydent Republiki Federalnej Roman Herzog pomylił powstanie warszawskie z powstaniem w getcie. Nie można zresztą za to winić Niemców. Taka była polityka informacyjna lata całe w komunistycznej Polsce i po prostu wydarzenie to było cały czas w jakiś sposób podsumowane wraz z bohaterami tego wydarzenia. NTV przypomina, że właśnie powstanie warszawskie to jeden z najczarniejszych rozdziałów niemiecko-polskiej historii. Przypomina o tym, że mordowano dziesiątki tysięcy kobiet, dzieci, starców i chorych w dzielnicach, które Niemcy z powrotem zajęli po kilku dniach wyzwolenia. Również Deutschlandfunk mówi o cierpieniu polskiego społeczeństwa. Można powiedzieć, że po raz pierwszy chyba aż tak zmasowany sposób i tak jednoznacznie mówi się o tej wielkiej ofierze polskiej, o tej wielkiej epopei, która miała miejsce w Warszawie, która po powstaniu warszawskim przestała istnieć. Ja sam pamiętam ze swojej pracy, ile wielokrotnie byłem na konferencjach międzynarodowych czy na konferencjach poświęconych historii w Niemczech w latach 80., to o powstaniu warszawskim wiedziano tyle, co nic. To był bardzo, bardzo przykry po prostu dla nas rys historii. Piszą teraz wszędzie o masakrach dokonywanych na polskiej ludności i trudno jest nawet powiedzieć, czy to ma charakter tylko i wyłącznie odrobienia ćwiczeń obowiązkowych. Nie. Wydaje mi się, że nawet o tym pisze się z pewnego rodzaju dość głębokim już zaangażowaniem. Po prostu wiedza na temat powstania warszawskiego jest tak wielka, że trudno po prostu uniknąć tego tematu. Ona jest z każdym dniem coraz większa, można powiedzieć, im mniej żyje świadków wydarzeń, im mniej bohaterów powstania warszawskiego może zabrać głos jeszcze w radio, telewizji czy w prasie, tym więcej o tym się już mówi. Jest to po prostu wielki, wielki temat. Naturalnie podaje się różne liczby ofiar powstania warszawskiego, co to świadczy o tym, że nie jest to temat do końca zbadany także przez niemieckich historyków, a można sobie wyobrazić, że w niemieckich archiwach znaleźć można jeszcze mnóstwo dokumentów poświęconych powstaniu warszawskiemu. Mówi się tutaj, na przykład Deutschlandfunk utrzymuje, że w sumie podczas powstania warszawskiego zabito 150 tysięcy osób cywilnych. I przypomina się również o tym, że były dwa dni w sierpniu wielkiej masakry Woli, gdzie różne niemieckie formacje zamordowały w sumie 30 tysięcy osób. To są bardzo smutne, bardzo przykre, ale i żywe już obecnie w świadomości także i Niemców wydarzenia, bo do tej pory uważano, że Polska raczej była ofiarą drugorzędną tej wojny. Pomału zmienia się chyba to nastawienie. Chociaż jeszcze wewnętrznych i jeszcze możemy trochę mieć do niemieckiej strony pretensji, bo chyba 30 tysięcy ofiar rzezi Woli, ludobójstwa na Woli, to liczba trochę zaniżona. Oczywiście, że jeżeli chodzi o liczby, no to wiemy, że tutaj trudno jest wybrać te właściwe. Jest zresztą normalną rzeczą, że sprawca zawsze zaniża wielkość i grozę dokonanego przez siebie przestępstwa. Ale nawet tak zaniżone przestępstwo wykazuje jego szaloną
potworność szaloną grozę. I to jest chyba najważniejszy element. W różnych mediach podawane są te liczby różnie. Zresztą w Polsce też liczba ofiar jest podawana do 250 tysięcy, od mniej więcej 150 tysięcy, jeżeli chodzi o ofiary cywilne. Ja liczę po swoich najbliższych. Moja ciotka, jej córka, mój kuzyn, to są trzy osoby z najbliższej rodziny, które zginęły w czasie wojny, czyli jedna została, mój kuzyn został zamordowany przez łasowców, a dwie osoby zginęły na Żoliborzu wskutek bombardowania dzielnicy mieszkaniowej. Nie ma rodziny warszawskiej, która by nie miała długiej listy ofiar na, w związku z powstaniem warszawskim i o tym trzeba pamiętać wcale i ustawić się, i to nie tylko chodząc na Powązki, ale także czytając to, co się o powstaniu pisze, bo nie jest zresztą ważna ocena tego powstania w każdym razie w te dni. Ważna jest ofiara tego powstania. I to jest element najważniejszy. Nikt się nie pytał, czy powstanie X, powstanie Y dokonane gdzieś, czy tu miało jakiś sens. Mówi się po prostu tylko o ofierze tego powstania i o tym trzeba też stale pamiętać, a nie rozpatrywać tylko, czy miało to jakieś znaczenie pod względem taktycznym, takim czy innym. Jest prosta zasada. Zwycięzców nikt się nie pyta, po co podejmowali taką decyzję. I o tym trzeba po prostu pamiętać. To były wydarzenia trudne i przez te wydarzenia my cierpimy duchowo jako naród nadal i o tym dobrze, że Niemcy już wiedzą. I uważam, że jest to bardzo ważna rzecz. Radio Wnet, www.wnet.fm